Hej, dzisiaj pokażę Wam, jak pozyskuję propolis. Propolis to substancja antybakteryjna i antywirusowa. Jest on tutaj, taki brązowy kolorek, a tu na tym widzicie, ma, tak on wygląda. No coś mi się tu nie chce skorygować. No, trudno. Propolis to substancja antybakteryjna, antywirusowa. W ogóle nie chcę łapnąć ostrości. No trudno. Pszczoły powlekają w nim całe gniazdo. Wszystkie malutkie szpary. I dzięki temu nie chorują. To ten propolis pełni funkcję układu odpornościowego pszczół. Jest to substancja żywiczna, którą pszczoły przynoszą, zdejmują ją z powłok liści, z pąków i generalnie właśnie z drzew lub no, z drzew, z roślin również. Dodają do tego swoje enzymy, dodają odrobinę wosku. Nie da się takiej substancji odtworzyć sztucznie, choć próby już były, ponieważ jest ona bardzo, bardzo, bardzo wartościowa. Spójrzcie, jak wszystko tutaj jest tym propolisem powleczone. Wszystkie ramki, one są też brązowe z tego powodu, bo pszczoły je taką cieniutką warstewką powlekają. I całe środowisko ula jest kompletnie jałowe. Jałowe to znaczy, że nie ma w nim bakterii. Pszczoły dają go również na wylotek. Czyli tutaj, tu mają wylotek. Tędy pszczoły się do ula dostają. Ja tu mam taki ogranicznik wylotka. Widzicie, tutaj się kończy. Który też. Jest lato, jest ciepło, więc ja go tutaj uchyliłem, żeby pszczoły miały większy dostęp i mogą sobie wejść ponad tym. Ale na zimę im to zasuwam. I mają ten wylotek ograniczony. Powlekają propolisem również tutaj ten właśnie wylotek, to takie ich lądowisko. I dzięki temu pszczoła, która przylatuje do ula, przechodzi przez ten propolis, ma automatyczne odkażanie. O, spójrzcie, teraz przyleci jakaś. Przylatują, właśnie, wchodzą sobie tam. I tam jest taka cieniutka warstweczka, tu może widać, propolisu. Zresztą cały wylotek będzie tym też powleczony, delikatną, cienką warstewką. I dzięki temu już mają odkażanie na wejściu do ula. Wchodzą do ula czyściutkie, pozbawione bakterii. No jest to niesamowite. Tak jak cała ta rodzina pszczela, jak całe to pszczelarstwo, one są bardzo, bardzo złożonymi, a zarazem prostymi organizmami, bo na rodzinę pszczelą trzeba patrzeć jak na jeden superorganizm.